24 października. Gdy go wtedy prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona, włożyli nań krzyż, aby go niósł za Jezusem. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 26. Często zastanawialiśmy się, gdzie byli Piotr, Jan i Jakub, że nie widzieli ciężaru mistrza. I nie pospieszyli z pomocą. Jeśli jesteśmy skłonni zazdrościć Szymonowi przywileju pomagania Mistrzowi w niesieniu krzyża, pomyślmy, że liczni bracia Pana codziennie noszą symboliczne krzyże i że udzielanie im pomocy jest naszym przywilejem. Pan jest gotowy uznać każdą służbę wyświadczoną jego wiernym naśladowcom. Za wyświadczoną Jemu samemu. Tak jak drewniany krzyż nie był największym ciężarem naszego Pana, tak też Jego naśladowcy mają krzyże, których świat nie widzi, ale które bracia powinni rozumieć: Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. Ponieważ Jezus był bardzo osłabiony, Krzyż był dla niego obciążeniem ponad siły. Bóg zapewnił więc potrzebną pomoc, chociaż Szymon nie był chętnym pomocnikiem. Z powyższego tekstu wynika, że Jezus niósł tę część krzyża, gdzie łączą się belki, a więc niósł jego cięższą część. Niewątpliwie Jezus niósł cięższy krzyż od naszych. Gdy my niesiemy swoje krzyże, stwierdzamy, że Jezus niesie ich cięższą część. On ma wzgląd na nasze ulepienie, zna naszą słabość. Dlatego idzie przed nami, niosąc cięższą część naszego brzemienia. W ten sposób, przez swoją łaskę, umożliwia nam wytrwanie do końca. Pomimo wszystkich przeszkód, pytania, czy ten tydzień przyniósł mi opatrznościową pomoc? Na czym ona polegała? Jakie były wyniki? Równoległe cytaty. 24 października, Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 49. Warset 24 i 25 Jednak Jego łuk został potężny i wzmocniły się ramiona Jego rąk dzięki rękom mocnego Boga Jakuba. Stamtąd pasterz i opoka Izraela. Od Boga Twego Ojca, który będzie Cię wspomagał i od Wszechmogącego, który Ci pobłogosławi, błogosławieństwami nieba z wysoka, i błogosławieństwami głębin leżących na dole, i błogosławieństwami piersi i łona. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 50, werset 20. Obmyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak wielki lud. Pierwsza Księga Samuela. Rozdział drugi, wersety od szóstego do dziewiątego. Pan zabija i ożywia, wprowadza do grobu i wyprowadza. Pan czyni ubogim i bogatym, poniża i wywyższa. Podnosi z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, by posadzić ich z książętami i pozwolić im odziedziczyć tron chwały. Do Pana bowiem należą filary ziemi, na nich osadził świat. Strzeże stóp swych świętych, aby zbożni zamilkną w ciemności, bo nie swoją siłą zwycięży człowiek. Księga Ezdrasza, rozdział 6, werset 22 Przez siedem dni z radością obchodzili też święto prześników gdyż Pan napełnił ich radością i zwrócił ku nim serce króla Asyrii, aby wzmocnił ich ręce przy pracy wokół domu Bożego, Boga Izraela. Księga Nechemiasza, rozdział 6, werset 16. A gdy usłyszeli o tym wszyscy nasi wrogowie i gdy widzieli to wszyscy poganie, którzy byli wokół nas, bardzo się zniechęcili. Poznali bowiem, że to dzieło zostało wykonane przez naszego Boga. Księga Estery, rozdział 7, werset 10. I powieszono Hamana na tej szubienicy, którą przygotował dla Mardocheusza. I tak gniew króla się uspokoił. Psalm 17, werset 13. Powstań, panie. Wystąp przeciwko niemu i powal go. Swoim mieczem ocal moją duszę od niegodziwego. Psalm 76, werset 11. Składajcie śluby i wypełniajcie je wobec Pana, waszego Boga, wszyscy otaczający go. Przynoście dary temu, który napawa strachem. Przypowieści Salomona. Rozdział 16, werset siódmy. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół. Przy powieści Salomona, rozdział 21, werset pierwszy. Serce króla jest w ręku Pana, jak potoki wód. Kieruje je dokąd chce.